Cześć, witajcie. Dzisiaj kilka słów o mopie, ale czymś więcej niż tylko o mopie. I dlatego się nim zainteresowałem. To jest jakaś firma Lund 67162, jeśli dobrze patrzę. Oczywiście nie kierowałem się tym, nigdy o tej marce nie słyszałem, ale okazuje się, że robią też inne rzeczy. I w sieci można znaleźć oczywiście na Allegro chyba z jakieś, nie wiem, około 40 zł, chyba w TOI kupiłem, jakiś taki sklepie 24, więc szkoda, że nic z tego nie mam, no ale dobra. W każdym razie dzielę się z Wami, ponieważ to jest bardzo fajna rzecz, jeżeli potrzeba umyć, uwaga, szyby, i to tak jak ja mam w tej chwili, umyć szyby na balkonie, ponieważ zwróćcie uwagę, że to nie jest zwykły mop. Poza tym, że to będzie mop, który będę chciał użyć na przykład do pielęgnacji podłóg drewnianych, ponieważ ma, jak widzicie, zbiornik i taki przycisk tutaj, który, jak zaraz Wam pokażę, o, nie wiem, czy to było widać, bardziej słychać, który rzeczywiście, o, gdzieś mi tutaj opryskało jednak cokół, czyli działa. Ten opryskiwacz przyda mi się do rozprowadzenia płynu do pielęgnacji podłóg drewnianych, natomiast oczywiście to tak na użytek domowy, to nie jest jakaś przemysłówka, wiecie, no to wiadomo, że to i swoje luzy ma, mimo że to jest nowa rzecz, nie wolno tego dociskać mocno, ale dla mnie, co jest najważniejsze, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tu jest ściągaczka do wody. I oprócz tego taki mały mop, oczywiście ten element cały, no, za pomocą tutaj tych takich zaczepów, można po prostu wypiąć, ściskając. Ja w tej chwili mam jedną rękę, więc ja tego nie pokażę, ale i zamiennie wpinamy sobie mop. Jasne, że to nie będzie mop z wiadrem, nie jest to mop na duże powierzchnie, to myślę, że zupełnie inne przeznaczenie. Ale, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o pielęgnację podłóg drewnianych, uważam, że to może być fajna propozycja. Rzep, jakiś taki dosyć dziwny, ale jest rzep tutaj. No zobaczymy, jak to, czy to pożyje dłużej, czy nie. Ale mówię, mi się najbardziej podoba to. I dlaczego ten element, ściągaczka do wody, i zwróćcie uwagę, że już jest trochę przybrudzony, ten mały mopik, nazwijmy go tak. Dlaczego? Dlatego, że ja wykorzystałem to urządzenie, zwróćcie uwagę, jakie ono jest długie. Może to za dużo powiedziane, no ale właśnie tę ściągaczkę do wody. Mam też taką kershera automatyczną, czy elektryczną, można powiedzieć, ale dlaczego ta jest lepsza akurat w tym jednym przypadku? Otóż na balkonie mam szyby, szyby, które zastępują klasyczną jakby barierkę, i mycie ich na zewnątrz jest bardzo uciążliwe. I teraz chyba już wiecie, do czego zmierzam. Zwróćcie uwagę, że jeżeli ja mam tak długie ramię, to przed chwilą to wypróbowałem, jestem w stanie sobie spryskać szybę, prawda? Płynem do szyb, do mycia szyb, nawet wodą na początku. Z jakimś innym preparatem rozcieńczoną, i później sobie zmienić. Zaraz Wam pokażę, jak to się demontuje. I tą ściągaczką elegancko, raczej w poziomie, poczynając od góry, ściągnąć wodę. Ja uważam, że to jest świetna sprawa. Oczywiście, że troszeczkę gdzieś tam będzie kapać w dół, i trzeba na to zwrócić uwagę. Nie zmienia to faktu, no, że na przykład używając tego raczej z płynem do szyb, który odparowuje szybciej, nie tak jak w tej chwili mam taki roztwór wody z płynem, będziecie w stanie uzyskać fajny efekt i jednocześnie nie narozrabiać gdzieś tam sąsiadowi poniżej. Także ja uważam, że to jest bardzo fajne urządzenie. Zwróćcie uwagę, tu jest taka gąbeczka jeszcze, jeśli chodzi o pewniejszy chwyt. Mówię, no nie jest to urządzenie, które męską ręką można docisnąć, ale to nie zmienia faktu, że na mnie robi bardzo fajne wrażenie. Jest tutaj taki zaczep. W jedną stronę należy go odwrócić i wyciągamy w ten sposób. Popatrzcie, nawet niespecjalnie narozlewałem, wyciągnąłem sobie ten zbiornik z płynem, więc myślę, że to jest całkiem fajna rzecz. Naprawdę, jak na pierwsze wrażenie, muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony. No, cena dosyć symboliczna, więc moim zdaniem fajna sprawa. Polecam.